I druga sytuacja, którą chciałbym wyjaśnić, w zasadzie wyrazić tylko swoją opinię. Kilka osób przesłało mi nagranie Ekspres Kaszubski. To ta grupa portali, gdzie też jest DD Włocławek. W zasadzie to DD Włocławek umożliwia funkcjonowanie portalu Ekspres Kaszubski. Jest nagranie z obrad chyba sesji sejmiku, gdzie jeden z rolników zaczyna przedstawiać problem polskiego rolnictwa. Proszę Państwa, polskie rolnictwo, jak i każda inna dziedzina gospodarki i naszego życia, to jedno wielkie pasmo klęsk. Nawet ci, którzy mają bardzo duże kwoty pieniędzy i nie zdają sobie sprawy z tego, jakby mogło być, jakby mogła ich firma funkcjonować, jakby mogło wyglądać ich życie, powinni sobie zdawać z tego sprawę, że mogliby mieć lepiej. No i ja rozumiem, że ten człowiek mówi ważne rzeczy i tak dalej, i tak dalej. Rolnicy się pewnie cieszą. Ci, którzy sympatyzują z rolnikami, się cieszą, proszę Państwa, że ten człowiek poruszył te tematy, ale pomyślmy, jak działa ta psychologia tłumu. To, co Morawiecki doskonale wie. Pomyślmy, jak to działa. Ja tylko Państwu fragmencik puszczę, promując w ten sposób Ekspres Kaszubski. Marszałków, przedstawicieli pana senatora i państwa posłów. Pan rolnik serdecznie wita marszałków, posłów, senatorów, bo przecież za taką pracę należy im się, proszę Państwa, szacunek, prawda? Wypada ich najpierw przywitać i utrwalić to, że zasługują na nasz szacunek, prawda? Wypada, wypada. No właśnie, ci, którzy byli zachwyceni tym nagraniem, chyba nie zauważyli. To tak jak pan Grzegorz Braun, który w mediach internetowych krzyczał do posłów: bandyci, złodzieje, banda czworga, a wychodził na mównicę na początku tej kadencji i mówił: wysoce, szanowna, Wysoka Izbo. No, gdy go zrugaliśmy, że panie Braun, pan jesteś dwulicowy, pan swoim zachowaniem uczy mnie szacunku do tych ludzi, którzy niszczą mi życie. Coś jest z panem nie tak? Czy pan ma jakieś tam klepki odklejone w głowie? No to troszkę, proszę państwa, sfolgował. To już wysocze, szanowna izba taka nie była. Ale tak nas chciał podprowadzić. Ten pan pewnie nieświadomie to zrobił, ale nie o ten wstęp mi chodzi, o te zdanie, które powiedział za moment. Po raz pierwszy dane jest mi mówić tutaj. Nazywam się Andrzej Sobociński, jestem rolnikiem z Solnicy, gminy Nowy Dwór Gdański. Takie średnie gospodarstwo rodzinne, prawie 400 hektarów. Mam takie średnie gospodarstwo rodzinne. Jakie średnie mam gospodarstwo rodzinne? 400 hektarów. A później mówi o problemach rolnictwa i narzeka, że jest źle. Proszę Państwa, YouTube ewidentnie promował to. Myślę, że pewna grupa ludzi dostała instrukcję, żeby też rozesłać to po reszcie. I co Wy o tym myślicie, Wy tam ludzie, którzy macie 40-parometrowe mieszkania? Wy tam, rolnicy, którzy macie... przepraszam, wspomogę się fachową literaturą. Średnia wielkość powierzchni gospodarstw rolnych w Polsce w 2022 roku to 11,3 hektara, to średnia. A ten pan mówi, że mam takie średnie gospodarstwo, 400 hektarów i jest mi źle, i rolnictwo. Proszę Państwa, no przecież tu nikt głupi nie jest. Łatwo potrafimy to wszystko obliczyć. Biorąc pod uwagę taką średnią cenę hektara, to ten pan ma 20 milionów złotych w samej ziemi. I narzeka, tak? I narzeka. Tak pomyśli przeciętny mieszkaniec miasta. I powie: w dupach im się przelewa, tak powie. Proszę Państwa, do rolników zastanówcie się, jak jesteście kołowani.
Zastanówcie się, kto staje na czele waszych protestów i dlaczego ciągle nie możecie wstać z kolan, dlaczego macie podgórkę, dlaczego przez ostatnie 10 lat od ostatniego spisu powszechnego ubyło w Polsce 13% gospodarstw rolnych. Zastanówcie się. Właśnie dlatego i miastowi też zastanówcie się, jak to jest nam podawane, rozumiecie? Patrzcie, milioner, multimilioner, on narzeka, że ma źle. Proszę Państwa, to jakby ktoś wyreżyserował. Ja chcę wierzyć, że to jest przypadek. Naprawdę chcę wierzyć. I co, rolnicy rozsyłają pewnie to nagranie po różnych ludziach. Patrz, 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 dobrze chłop mówi i tak dalej. A ci inni, a miastowych jest, proszę Państwa, więcej. Gospodarstw rolnych w Polsce jest 1 300 000. Proszę Państwa, rolnicy, stanowicie totalną mniejszość. Wy nie możecie się tak bronić. Ktoś wam podsuwa lewe wrzutki. Tak się nigdy nie obronicie, ponieważ was jest tylko 1 300 000 rodzin w Polsce, a Polska to 30 kilka milionów. Więc dlatego nie macie tej akceptacji społecznej, bo łykacie tego typu materiały, jeszcze pomagacie je promować. Przecież to jest tak, jakby ktoś sobie budował szubienicę i się jeszcze z tego cieszył. Dlatego jesteśmy my, Ruch Dobrobytu i Pokoju, który wyławia takie niuanse i chroni was, bo ostrzega innych. Uwaga, wcale nie jest tak dobrze w rolnictwie, że mają średnio po 400 hektarów. Średnio, tak. Średnie mam takie gospodarstwo. Proszę Państwa, średnia to jest 11,3 hektara, a nie średnia to jest 400 hektarów. Lewa wrzutka, ostrzegam.